teraz Łukasz Wolszyński, do kogo? Do Michała Grunta, rzut karny, 17 minuta spotkania, ładna akcja Limanowi, świetne zagranie Łukasza Wolszyńskiego do Michała Grunta. Michał Grunt faulowany w polu karnym przez kogo? Przez chyba Przemysława Gałeckiego. Trybuna czeka na sygnał sędziego Jabłońskiego, a za chwilę będzie wszystko wiadomo, czy Limanowia obejmie prowadzenie, czy też nie. Martin Trybuna, bardzo precyzyjny strzał i Bartosz Smoliński, mimo że rzucił się w prawy róg, to jednak nie miał nic do powiedzenia. Martin Trybuna strzela w tym sezonie, to znaczy w tej rundzie rewanżowej, już 7. bramkę dla Limanowi. Mamy wynik 1-0, 18. minuta spotkania. Wróbel na prawą stronę do Mielnika. Mielnik dośrodkowanie, pole karne, strzela ładnym strzałem Patryk Kun. 41. minuta spotkania. Bardzo ładna akcja tutaj zespołu Rozwoju Katowice i niewysoki Adam Kun strzela bramkę w samo okienko bramki Waldemara Sotnickiego. Mamy wynik 1-1. Jako drużyna na pewno piłkarsko wyglądaliśmy lepiej. Ogólnie w całym meczu stworzyliśmy więcej sytuacji w tych 80 minutach. Nie strzeliliśmy. Mogliśmy dostać bramkę na 2-1, bo ostatnie 10 minut to zespół stworzył, gospodarzy sobie sytuację. Także no, punkt jest punkt, szkoda, bo chcieliśmy zdobyć 3, no ale tak to w piłce bywa. Broni tutaj Mazurek, ale Rafał pędzi cały czas, tutaj tocze Rafał Wachsmucki, wpada w pole karne do Martina Trybuny. Martin Trybuna, co zrobił Martin Trybuna? Miał dogodną dla siebie sytuację i Słowak nie strzelił akcji, chociaż Limanowia, Artur Skiba, pędzi Artur Skiba, dośrodkowanie w pole karne, nie, Rafał Wachsmucki, dośrodkowanie miękko w pole karne, nie, Mirosław Poliaczek od razu do Martina Trybuny, co zrobi Słowak, odda do kolegi swojego, teraz Limanowianie troszkę przycisnęli, zakotłowało się pod bramką Solińskiego Kandel, brakło szczęścia, brakło troszkę ciekawości w tych akcjach Limanowi. Teraz Dawid Basta, dośrodkowanie w pole karne dla kogo? Na Rafała Wachsmuckiego, ten do Martina Trybuny. Martin Trybuna miękko strzela w pole karne, będzie bramka, nie, jeszcze Limanowianie, Rafał Wolsztyński, co? Rafał, strzelaj! Rafał, nie patrz na nikogo! I teraz ja nie wiem, ale pozycja spalona była. Nie do końca się zgodzę, Marek, z tobą, bo wprawdzie mieliście sytuację, ale w końcu wtedy to my byliśmy groźniejsi i gdybyśmy wykorzystali te sytuacje, co mieliśmy, to byśmy to zwycięstwo odnieśli. Muszę powiedzieć tak, no cóż, gramy z bardzo trudnym rywalem, aspirującym do awansu, także na pewno duży niedosyt, ale też można było przegrać, także tutaj trzeba szanować ten punkt. Zawodnicy walczyli, dali z siebie wszystko. Uważam, że spotkanie bardzo emocjonujące dla kibiców i tutaj myślę, że nie mogli narzekać, bo sytuacje były z jednej i z drugiej strony. Obydwa zespoły walczyły o całą pulę, oddały właściwie wszystko, co miały w danym dniu. No cóż, trzeba ten remis uznać i podziękować gorąco piłkarzom za walkę, za zaangażowanie i patrzeć dalej, co się będzie działo. Niarczyk walczy, jednak przegrywa pojedynek z Atanasowem. Atanasow pędzi, ale również biegnie za nim Winiarczyk. Nie ma komu zagrać specjalnie. Atanasow czeka teraz, komu piłkę zagrać. Wybrał Dawida Basta, ale to troszkę zwalnia tempo gry tej akcji. Dawid Basta, obok niego Mazurek. Dośrodkowanie Artura Skiby. Ładny strzał Skiby. Słupek gratuje zespół z Katowic. Może teraz Martin Trybuna. My gramy każdy mecz tak, abyśmy walczyli o Mistrzostwo Świata. Tutaj nie będziemy patrzeć na to, gdzie jest tabela i jaka jest sytuacja. Powiedzieliśmy sobie z chłopakami, że do końca będziemy oddawać serce dla tych kibiców i dla prezesa, a przede wszystkim dla siebie również, bo szanujemy swoje nazwiska. Bez względu na to, co będzie, do końca gwarantuję, że na pewno zawodnicy będą walczyć do upadłego i ile będziemy mogli, tyle będziemy próbowali punktów zdobyć.